Witam serdecznie, kochani, spod znaku Koziorożca w tym czytaniu dla Was na nadchodzący miesiąc, na wrzesień. Zaczynamy, otwieramy czytanie kartą, która będzie mówiła o Waszym samopoczuciu, a także takim może to być czasami dominujący wpływ także. To nie jest samopoczucie, to jest energia Wasza, tu jest samopoczucie. Kochani, karta Maga całkiem pozytywna. Nawet bardzo pozytywna, bym powiedział, Koziorożce, wybitnie. Będziecie w bardzo twórczym, takim naprawdę nastroju, nastawieniu do tworzenia rzeczy i robienia tych rzeczy jeszcze dobrze, tak? Co ważniejsze, no bo z jednej strony robić rzeczy to tam pół biedy, ale z drugiej strony robić je dobrze i jeszcze mieć tą właśnie kreatywność taką podkręconą na wyższy poziom, to jest naprawdę rzecz, którą warto mieć. Jeżeli chodzi za to o wasze samo poczucie, zdrowie, czwórka mieczy wskazuje na to, że po pierwsze, nie ma tutaj żadnych niebezpieczeństw, nie pojawi się żadna jakaś niespodziewana trudność czy coś takiego w tych kwestiach zdrowia, ale także czwórka mieczy mówi o takim bardzo spokojnym nastawieniu mentalnym, tak, że będzie trudno was zdenerwować, nie będziecie się też jakoś specjalnie stresowali, będziecie dość odporni właśnie psychicznie, nie? Mam nadzieję, że nie będzie powodu, już dla którego powinniście być odporni psychicznie, moje drogie koziorożce, ale no zobaczymy. I właśnie ja stawiam dla was karty. Jeżeli chodzi o sprawy najpierw te takie przyziemne, związane z pracą, obowiązkami, finansami, te wszystkie fajne rzeczy, kochani, wy teraz możecie dać lajka, możecie także tutaj udostępnić ten filmik komuś, jeżeli znacie jakiegoś koziorożca, który byłby tym zainteresowany, możecie także zasubskrybować, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, wszystkie te fajne rzeczy. Ale dobra, zobaczmy teraz, co tu karty mówią. Jeżeli chodzi o obowiązki, pracę. Mamy kartę arcykapłana, dwójkę buław i dziesiątkę buław. To jest akurat całkiem ciekawe zestawienie, gdyż ono mówi o tym, że jeżeli podejmujecie się jakiegoś nowej rzeczy, nowej sprawy w związku na przykład z waszą pracą, ale także z jakimś obowiązkiem, może idziecie pierwszy raz z dziećmi do szkoły, tak? Może tak być. Tu widzę, że ich szkoły, nie waszej szkoły, tak? Chyba, że to wasza była szkoła. Ale kochani, to tutaj będą, widzę, że jakieś sprawy związane z no, jakimiś formalnościami. Trzeba będzie może jeszcze jakieś dokumenty wypełnić, trzeba będzie jakieś tutaj może obiegówki załatwić. No obiegówki to raczej na koniec pracy się chyba wypełnia niż na początek, ale będą jeszcze jakieś kwestie, które trzeba zrobić, tak? I tu nie ma specjalnie opcji, żeby to obejść, tak? Tu działajcie wedle zasad, nawet jeżeli uznajecie te zasady za głupie, bezsensowne, czy jakieś naciągane, no niestety, tak? Czasami one są i one pewnie mają jakiś powód, on nie musi być mądry, ale no trzeba to zrobić inaczej, bo potem sobie narobicie jakichś problemów, jeżeli tego nie zrobicie. Ale karty mówią o tym, że będzie tu całkiem pracowity ten miesiąc, będzie dużo rzeczy do zrobienia, ale wszystko to będzie takie sensowne, tak? To będą rzeczy, które wy będziecie widzieć cel i właśnie powód, dla którego te rzeczy robicie, a nie inne. I to nie chcę od razu powiedzieć, że będzie to przyjemna praca, tak? Ta dziesiątka buław, no ten człowiek, który niesie te buławy, może niekoniecznie wygląda na szczęśliwego, zresztą nie widać. Ale chodzi o to, że no będzie to coś, co wy możecie robić, bo mówię, będziecie widzieli, że ma to sens. Najgorzej jest robić zupełnie głupie, bezsensowne rzeczy. W sprawach finansowych, moje drogie koziorożce, pierwsza rzecz, którą muszę od razu wam powiedzieć, jest to bardzo pozytywne zestawienie. Dwójka pucharów i dziesiątka denarów. Moi drodzy, w tym wypadku nie musicie się niczym specjalnie martwić. Będzie poczucie spokoju i takiej wewnętrznej harmonii pod względem właśnie finansów, tak? Nie ma żadnych, po pierwsze, nie dzikich wydatków, takich niespodziewanych wydatków, tak? Które wy byście musieli im sprostać. Czyli nic tam się nie popatrzy.
popsuje i tak dalej, a też będziecie mieli poczucie właśnie, że sytuacja jest opanowana, jest wam w miarę wygodnie w tej sytuacji finansowej, w jakiej jesteście. Może tu będzie zażegnanie jakiegoś problemu, może właśnie stwierdzenie, że wychodzimy już powolutku na jakąś prostą, że jest lepiej, jest okej, okay, tak? Siódemka buław tylko sugeruje jedną rzecz, że jakąś właśnie jedną kwestię, ale jedną kwestię, podkreślam, koziorożce, trzeba będzie tutaj domknąć, tak? Może jakąś ostatnią umowę podpisać, może jakieś jeszcze zaległą ratę czegoś opłacić, może to jest ostatnia rata za tą jedną rzecz, którą akurat teraz kupiliście, czy tam jedna z ostatnich i teraz już widzicie, a okej, okay, teraz już będzie lżej, teraz będzie łatwiej. Chodzi o to, że no też musicie popatrzeć, czy nie macie czegoś zaległego takiego, nie? Jakieś takie rzeczy, o której może ewentualnie zapomnieliście, koziorożce, żeby to właśnie nie wzburzyło waszego, no waszego spokoju, tak? Plany przedsięwzięcia, kochani, ewentualne okazje. Widzę tu, że w ramach waszego jakiegoś planu, tak? Jakiejś rzeczy, którą będziecie planowali albo już planujecie na wrzesień, ta karta arcykapłanki sugeruje, koziorożce, że tam się coś zmienia, tak? Tam trochę natura tego wydarzenia, może warunki, jakie tam będą, one ulegają tej zmianie i może niekoniecznie wy jesteście o tym dobrze poinformowani. Więc wiecie, czasami ktoś tam coś zmienia, nie daje tego od razu do publicznej wiadomości, jakieś różne osoby się komunikują, o was może zapomną, albo wy dostaliście jakąś wiadomość, ale no może nie wzięliście tego jakoś specjalnie pod uwagę, ominęliście, zapomnieliście. Dobrą rzeczą jest i w sumie taką trochę, ja nie chcę powiedzieć, że akurat trochę bezsensowną w tym wypadku, ale wiedzcie, że te zmiany, jeżeli ktoś wam powie, że tutaj będą jakieś, w końcu one wyjdą na jaw, one nie będą jakoś specjalnie rzutowały na całość tego planu, na całość tego przedsięwzięcia. Wydaje się, że po prostu one będą, tak? Coś tam się wydarzy, ale ostatecznie jak spojrzycie, to w sumie niewiele zmienia, tak? Tak naprawdę. Więc może być taka sytuacja, że będzie troszkę takiego hałasu, troszkę takiego szaszoru, jakichś takich dziwnych rzeczy, które się pojawiają, ktoś tam coś powie, ale to nic z tego tak naprawdę wielkiego nie wyniknie, a przynajmniej nie dla was, tak? Że was to mocno nie dotknie. Karta rycerza buław za to przynosi taką wiadomość, że w tych rzeczach, które sobie postanowiliście, szczególnie takich, które robimy jakoś tak regularnie, czyli jakieś właśnie zajęcia, chodzenia na jakieś właśnie na jakieś ćwiczenie, wykonywanie, takie coś długofalowego, co tu w tym wypadku jest, to będzie wam wychodziło bardzo fajnie, będziecie w tym naprawdę dawali sobie radę, będzie to nawet przyjemne, tak? I będziecie widzieli, dlaczego to robicie, więc bardzo fajnie, może nawet tutaj da się coś osiągnąć. Karta, pamiętajcie, że ta wasza energia, tutaj nawet trochę taki dominujący wpływ, jest to karta maga i mag jest twórczy, tak? Więc wy możecie ewentualnie jeszcze nawet tutaj jakieś malutkie zmiany wprowadzić, które jeszcze pozytywniej będą rzutowały na tą daną rzecz, którą robicie, tak? Więc trzymajcie się tego, działajcie dalej, będzie to na pewno pozytywna rzecz. Dobrze, kochani, teraz przejdźmy do rozkładu, w którym dowiemy się, jak będzie wyglądał wasz kontakt z bliskimi osobami, ze znajomymi, wiecie, tym otoczeniem takim waszym. I tu mamy kartę sądu, mamy kartę giermka pucharów, i jest też król mieczy, okej. A także, jeżeli chodzi o kontakt z tą najważniejszą dla was osobą, często tutaj jest mowa właśnie o partnerze, partnerce, tą osobę, którą kochacie, tak? Którą darzycie uczuciem.
Może to być, jeżeli to może być także relacja taka dość platoniczna, no jeżeli najważniejszą relacją dla was w tym momencie jest, nie wiem, relacja z wnukiem, no to wtedy to będzie ta. To wy już lepiej wiecie, ale kochani, jeżeli jesteście singlami i jesteście na etapie szukania, zastanawiania się, czy tutaj jakaś taka osoba się pojawi, to także jest rozkład dla was. I tu jest 10 pucharów, 4 pucharów i 9 mieczy. Ale do tego dojdziemy, nie martwcie się, ta 9 mieczy akurat tutaj trochę co innego oznacza. Kochani, mamy tu kartę sądu i giermka pucharów. Akurat widzę, że one może niekoniecznie działają ze sobą, ale giermek pucharów wskazuje na to, że będziecie mieli kontakt z kimś, kto naprawdę fajnie się z nim spędza czas, zawsze się lubiliście. To może nie jest najbliższy przyjaciel, tak? Wasz, czy najbliżsi przyjaciele, może to jest grupka osób, ale to naprawdę jest zawsze przyjemnie się z nimi zobaczyć, zawsze jest przyjemnie z nimi porozmawiać i to takie spotkanie często poprawia wam humor, więc bardzo fajnie. Karta sądu mówi za to, że do czegoś w końcu dojdzie, do czego się zbierało jakiś, na co się zbierało jakiś czas. Nie wiem, może martwicie się, czy jakaś impreza się odbędzie faktycznie koziorożce, czy do jakiegoś spotkania dojdzie, czy może też, może to być dla kogoś z waszych bardzo bliskich osób jakaś sprawa, która bardzo tą osobę zajmuje, może dojść do końca, tak? Może w końcu się wyjaśnić. I tu ta karta króla miecz, ja nie wiem, zawsze na króla chcę rycerz powiedzieć. Prawda, podejrzewam, że króle byli rycerzami, nie? Chyba w większości przypadków. Może nie zawsze, ale król mieczy sugeruje, że może w tej sytuacji będziecie musieli jeszcze troszkę pomóc. Albo dzięki waszej pomocy, dzięki waszej rozwadze, dzięki waszej radzie właśnie ta sprawa udaje się, tą sprawę udaje się zakończyć. Król mieczy także że może wskazywać koziorożce na to, że ktoś właśnie z waszego otoczenia będzie potrzebował pewnej pomocy czy nakierowania, tak? I tu w tym wypadku to wy musicie wykazać się takim rozsądkiem, to wy musicie może nawet czasami postawić na swoim. Dlatego często ta karta mówi na przykład w takim kontekście o kontakcie z dziećmi, naszymi wnukami, kimś młodszym, kimś niedoświadczonym, kimś, kto może niekoniecznie ma wszystko poukładane i wie, co robi, tak? I my musimy troszkę tą osobę nakierować, żeby nawet nie było tak, że powiedzieć, co ta osoba ma zrobić, tak, żeby tu wszystko było dobrze, tak? Też chodzi o to, że nie zawsze ta osoba od razu na starcie będzie wiedziała, że najlepsze dobro mamy na myśli, dokonując tych działań, tak? Koziorożce, dalej, kontakt z tą najważniejszą dla was osobą. I teraz tak, jest 9 mieczy, która bardzo często wskazuje na pewne zmartwienia, na obawy. Najmocniej przepraszam. I te obawy tu widzę, że jednak zostaną przełamane. 4 pucharów razem z 9 mieczy i 10 pucharów, to razem można odczytać. Jeżeli, kochani, macie jakiś konflikt, jeżeli macie jakieś problemy z tą osobą, jest coś, co czyni tą waszą relację niepewną, tak? Nie do końca wiecie, czy ona pójdzie w dobrą stronę, czy idzie w dobrą stronę, tak? To w tym wypadku widzę, że to w końcu się wyjaśni. I gdy się wyjaśni, to będzie widać, że to idzie już wtedy w dobrą stronę. Więc kochani, jeżeli macie jakąś tutaj taką, takie potknięcie w ostatnim czasie, albo dopiero teraz we wrześniu może być tak, że tam jakaś sytuacja wyniknie, która spowoduje, że będziecie się troszkę martwili, czy sprawy idą w dobrą stronę, tak? Czy tam może się pokłócicie nawet z kimś, z tą bliską osobą, czy tam właśnie do jakiegoś wydarzenia może nie dojdzie, albo będzie wizja, że ma nie dojść, to tu, kochani, 10 pucharów, jedna z najbardziej pozytywnych kart w całej talii koziorożce, wskazuje na to, że tu jednak ta miłość zwycięży, tak? Że będzie ta radosna
radosna sytuacja taka, w której no albo sobie wyjaśnicie sobie wszystko, albo wydarzy się coś takiego, może to będzie jakiś gest, jakieś działanie ze strony tego partnera, partnerki, czy tego przyjaciela w tym wypadku, który jasno wskaże, że jesteście w dobrym miejscu, że tutaj jednak to uczucie jest i ono będzie dalej działać i ono będzie dalej się też rozwijało i będzie miało na was wpływ. Kochani, więc nie martwcie się, nie róbcie sobie jakichś wyobrażeń, że tam się jakieś złe rzeczy dzieją, że ktoś coś złego pomyśli, bo często dziewiątka mieczy mówi o takiej sytuacji, gdzie my sobie dopowiadamy pewne rzeczy, tak? My sobie dopowiadamy do tego, co ktoś powiedział lub czegoś nie dopowiedział. Tu w tym wypadku, no, nie róbcie tego specjalnie. Okej, jeżeli coś się tam wydarzyło, to nie od razu nie ma tego, co ignorować, ale też nie myślę, że tutaj naprawdę coś złego się stało. Kochani, jeżeli jesteście singlami, tak, i szukacie tutaj kogoś ciekawego, z kim można by było się trochę zbliżyć, widzę, że tu może pojawić się faktycznie ktoś taki na horyzoncie, kochani, i to może być nawet ktoś z waszej przeszłości, tak? To może być ktoś, kogo, z kim jakąś taką odnowioną relację będziecie mieli w tym czasie, odnawianie znajomości. I teraz, kochani, no okej, fajnie będzie to wyglądało, tak? To fajnie będzie wyglądało, że tutaj no, będzie takie mocne wejście z tą osobą, a ewentualnie z osobą, jeżeli to nie jest ktoś z waszej przyszłości, jest ktoś, kto będzie miał jakieś powiązanie do waszej przyszłości. Może z tego samego miasta na przykład będzie, tak? Będziecie mieli takie wspólne tematy troszkę, może z tych samych studiów nawet, ale nigdy się nie poznaliście, może nie na tym roczniku byli i tak dalej. Ale kochani, fajnie się rozpocznie, ale potem teraz akurat właśnie ta dziewiątka mieczy też będzie wskazywała na to, że pewne rzeczy będziecie sobie no, wyobrażali, martwili się, bo jeszcze nie będzie, wiecie, takiej wisienki na torcie, nie? W tej relacji, czyli nie będzie od razu jasne, że wszystko zmierza w dobrą stronę, to będzie dopiero pewnie początek, jeszcze pod koniec września to będzie początek tej relacji, koziorożce, więc tu jeszcze będziecie się martwili pewnymi rzeczami co do tej znajomości. Ważne jest to, co mówiłem wcześniej, żebyście nie wyolbrzymiali za bardzo niektórych spraw. Ja teraz stawiam koziorożce karty na przestrogę ewentualną, tak, czyli jakiś problem, na dobrą rzecz, która się wydarzy, idzie w waszą stronę i na co zwrócić też uwagę, co karty tutaj sugerują. Kochani, jeżeli chodzi o ewentualną przestrogę, giermek pucharów, nie do końca to jest przeszkoda, tak? To nie jest coś, co was bezpośrednio dotyka. Możliwe, że to wskazuje na to, że nie ma jakiejś konkretnej trudności, przeszkody, problemu na horyzoncie dla was, koziorożce. Ewentualnie może wskazywać, że ta osoba tutaj, z którą właśnie macie ten taki fajny kontakt, nie? To ona tej pomocy trochę potrzebuje w tym wypadku, tak? I to jest właśnie ta taka przestroga, to jest to, że ta osoba ma jakiś problem, z którym wy będziecie musieli jej pomóc sobie poradzić. Kochani, dobra rzecz, która idzie w waszą stronę, as pucharów, jest jeden moment, w którym naprawdę wam się coś konkretnego uda, tak? To jest takie coś takiego wewnętrznego, osobistego, co wam się uda. Taki sukcesik, którym może się nie chwalimy. Ewentualnie też, może nawet nie ewentualnie, ale równie możliwe jest to. I tutaj ta dziesiątka pucharów jest, tak? A mianowicie może wydarzyć się naprawdę taki moment, w którym będziecie czuli się kochani, tak? Będą te emocje bardzo pozytywne, bardzo ciepłe i tu będzie, to jest naprawdę dobra rzecz w takim jednym konkretnym momencie, która się wydarzy. I teraz rada kart, może nie tyle rada, ale taka jest, na co zwrócić uwagę. Dziewiątka buław wskazuje na to, że tak naprawdę na taką prostą rzecz, że coś uda się wam dzięki waszej wytrwałości, tak? Więc działajcie, jeżeli myślicie, że coś tam nie przynosi efektów, ale już dużo w to zainwestowaliście czasu, spróbujcie jeszcze trochę, tak? Pójdźcie o ten krok dalej, chociażby, żeby się upewnić, czy faktycznie to nie zadziała.
zadziała. Wydaje się, że zadziała. Tak, dziewiątka buław mówi o tym, żeby trzymać się tego, co robimy, tak? Choćby troszkę dłużej, nawet jeżeli mamy jakieś wątpliwości, spróbujmy, zaryzykujmy, to przyniesie pozytywny efekt. Chociażby z tą może nową znajomością dla was tutaj, single koziorożce, żeby warto było zobaczyć, nie martwić się jakoś tam zawczasu, ale spróbować tak dać tutaj tą szansę tej osobie, może faktycznie coś ciekawego z tego wyniknie, koziorożce. To jest rozkład dla was na ten nadchodzący miesiąc, na wrzesień. Ja jestem Kosem Ekoski. Bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!